Centrum Edukacji Obywatelskiej na webinarium Jak przeprowadzić lekcje o przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Spotkanie poprowadzą nasze koordynatorki w naszej fundacji, Malina Baranowska-Janusz, psycholożka międzykulturowa i trenerka, autorka materiałów edukacyjnych oraz Julia Godorowska, kierowniczka kursu e-learningowego Rozmawiajmy o uchodźcach, również autorka materiałów edukacyjnych. Zanim zostawię Państwa z naszymi prelegentami, to zachęcam do aktywności na czacie. Widzę, że już Państwo się uaktywnili. Przedstawienia się też z jakiej miejscowości do nas piszecie. I jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy, zapytania, to okienko czatu właśnie do tego służy. Będę próbowała rozwikłać wszystkie techniczne zawirowania i zagadki właśnie za pomocą czatu. Od razu też powiem, że nagranie z webinarium będzie dostępne na naszym kanale na YouTube już od jutra, więc jeśli będziecie Państwo chcieli wrócić do jakichkolwiek zagadnień, do linków, czy polecić to nagranie, to od jutra będzie taka możliwość. Nie pozostaje mi nic innego niż się złączyć, życzyć Państwu dobrego, wciągającego, budującego spotkania, a takie obiecuję, że ono będzie. I zapraszam pierwszą tutaj prelegentkę, Malino. Ja się już ukrywam i zostawiam dla Ciebie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Już widzę, że nasz czat aktywnie działa. Witam wszystkich tych miast, które wymieniliście tu w czacie. Bardzo jest mi miło, jestem też nawet tak muszę powiedzieć poruszona ilością osób, które jest na naszym webinarium. To chyba świadczy o tym, że rzeczywiście ten temat jest teraz dosyć pożądany. Ja, jak przedstawiła mnie Martyna, rzeczywiście jestem trenerką antydyskryminacyjną, psycholożką międzykulturową, na co dzień pracuję jako koordynatorka w CEO, ale też jako trenerka w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Prowadzę wiele projektów, a to dlaczego ten temat dzisiaj z Państwem będę omawiać, to, że on jest po prostu związany ze wszystkim tym, co powiedziałam, czyli z antydyskryminacją, z nauką o tolerancji i z nauką różnorodności, ale także dlatego, że moją przygodę z CEO, mogę powiedzieć, zaczynałam 5 lat temu przy projekcie Nienawiść jestem przeciw. Wtedy był to taki temat, który Rada Europy przyjęła jako swój priorytet. Cała Europa była zobowiązana, włączona do różnych akcji, powstała wtedy też akcja Bez Nienawiści. I także my jako CEO postanowiliśmy włączyć się w te działania. To był 2-letni program, w którym bardzo wiele się rzeczy działo. Nawet widzę tutaj w czacie, że są pewne osoby, które w tym projekcie brały udział. Miło mi was tak przynajmniej jednostronnie tu zobaczyć, ale też witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj tutaj dotarli. Opowiem szybko, co dzisiaj będziemy robić. I też trochę może dlaczego się w ogóle spotykamy. Plan spotkania mamy taki, że ja zrobię parę słów takiego wstępu czy wprowadzenia do tematyki związanej z mową nienawiści. Następnie, tak jak ujęłyśmy to w tytule, będą praktyczne ćwiczenia i będą moje komentarze do tego, jakie w klasie przeprowadzić. Wiem, że sytuacja jest dosyć, no nie powiedziałabym sztuczna, no ale taka nietypowa, ponieważ nie jesteśmy w sali szkoleniowej, która byłaby idealną sytuacją, gdybyśmy mogli to wszyscy zrobić i przećwiczyć to razem, ale dobrałam te ćwiczenia w taki sposób, że będziemy mogli ich wspólnie w jakiś taki połowiczny sposób doświadczyć i przede wszystkim może trochę porozmawiać, też mam nadzieję przez pytania, które będą w czacie o tym, jak te, takie zajęcia mogą wyjść, zadziałać z uczniami. Kolejnym krokiem będzie takie moje podsumowanie, trochę owinę to razem wszystko, o czym mówiłam. I kolejnym punktem będzie część, którą omówi Julia Godorowska. Będą to materiały, które mamy dla Państwa do polecenia, ponieważ mamy takie poczucie, że temat to jest temat rzeka. I to nie jest tak, że jednym
półtora godzinnym spotkaniu możemy temat wyczerpać. Tak samo jak prawdopodobnie Państwo nie jesteście w stanie tematu wyczerpać z uczniami na jednej godzinie lekcyjnej. Na sam koniec zostawiłyśmy sobie trochę czasu na pytania i przewidywalny czas myślimy, że skończymy około 7, może trochę wcześniej. Zobaczymy w zależności od tego, jak ja będę sprawnie mówić, umówmy się. Więc tak, w dwóch jeszcze zdaniach powiem o tym, dlaczego w ogóle robimy to webinarium. Wiele z Państwa do nas pisało i na Facebooku, i przez maile o tym, że jest taka duża potrzeba, żeby robić zajęcia o mowie nienawiści. Jest to oczywiście związane z tym, co zadziało się przez ostatnie tygodnie w Polsce i z wydarzeniem z Gdańska, gdzie został zamordowany prezydent Paweł Adamowicz. Wszyscy byliśmy tym bardzo poruszeni i też jakby na fali tego wydarzenia i takiego smutku, myślę, i takiej naprawdę spotkania z taką bardzo dużą przemocą, która nie dotknęła tylko bezpośrednio pana prezydenta Adamowicza, ale też jego rodziny, nas wszystkich, osób z nim pracujących i myślę, że naprawdę wiele osób zaangażowanych też społecznie, ponieważ biorąc pod uwagę okoliczności, w których to się stało, czyli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak powstała taki pomysł, który nie jestem na 100% pewna, ale wydaje mi się, że zapoczątkował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, żeby takie lekcje obowiązkowo, lekcje o mowie nienawiści, czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści odbyły się w każdej szkole. Prezydent Trzaskowski poprosił o to wychowawców, żeby takie lekcje odbyły się w każdej szkole jeszcze przed feriami, ale rozumiem, że inni prezydenci też do tego się dołączyli. I my z taką dużą uważnością patrzyliśmy na to, że ten temat powraca. Tak jak ja mówiłam, ja się 5 lat temu nim zaczęłam zajmować, kiedy było dosyć duże zamieszanie wokół niego. I z taką dużą uważnością w stosunku do Państwa i to, że chcemy naprawdę, wiemy, że to nie jest łatwy temat, to jest temat związany z emocjami, ale też w ogóle z trudnymi rzeczami, w związku z tym chcieliśmy jakoś wyjść naprzeciw takiej potrzebie i trochę Was wspomóc po prostu w tym, jak takie zajęcia zrobić. Więc zaczynamy. Robię krótkie wprowadzenie. Dlaczego to nie jest do końca o mowie nienawiści, ale będzie lekcja o przeciwdziałaniu mowie nienawiści? Mam takie wrażenie, że to jest dosyć istotne, żeby to wyjaśnić. I od razu chciałam jeszcze tylko takim zaznaczyć, że porzucam Państwa i porzucam Panią i Pana i będę się zwracać do Was na tym. Mam nadzieję, że nie będzie to duży, duży problem, ale na pewno będzie mi dużo łatwiej. Będę też miała takie poczucie, że mówię do Was właśnie, a nie do jakiegoś Państwa tam gdzieś daleko. Więc zaczynam tak jak każdy pomyślałby, że trzeba zacząć lekcję czy rozmowę o mowie nienawiści, czyli od definicji. To jest definicja mowy nienawiści według Rady Europy, która pojawiła się w tym podręczniku zakładki, który był szeroko polecany teraz do tego, żeby wykorzystywać go na lekcjach z uczniami i uczennicami. Ja szybko przeczytam tą definicję. Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in. nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, migrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. Uff. To jest taka naprawdę bardzo rozbudowana definicja. Więc znalazłam trochę łatwiejszą, taką, znaczy może nie łatwiejszą, tylko taką trochę, która ma mniej w sobie tej takiej bardzo, bardzo poszatkowanej treści. To jest taka definicja ze strony organizacji Hey Stop. Mowa nienawiści to wszelkie wypowiedzi szerzą lub usprawiedliwiają nienawiść bazującą na nietolerancji względem poszczególnych osób i całych grup ludzi z powodu ich cech nabytych lub wrodzonych. Trochę już zaczynamy zawężać. No i ostatnią to jest taka infografika, która powstała do naszego projektu Nienawiść jestem przeciw, która ma trochę też pokazywać
takie dwa zjawiska razem, mowy nienawiści i hejt, o którym się też dużo mówi. I ona mówi o tym, że mowa nienawiści to obrażanie i wyzywanie ze względu na konkretne cechy tożsamości. Płeć, przynależność etniczną, rasę, wiek i tak dalej. Tak w porównaniu z hejtem, która jest po prostu obrażaniem, naśmiewaniem czy wyzywaniem. Znaczy po prostu jest czymś niefajnym, ale tym jest. I pracując sobie nad tym naszym spotkaniem, wypisałam sobie wszystkie hasła, które znajdują się które znalazłam w tych definicjach. No więc samo hasło mowa nienawiści, tak, w ogóle wytłumaczenie czym jest, w środku znajdują się takie inne. Propagują, czyli jakaś propaganda, jest nienawiść rasowa, ksenofobia, antysemityzm, nietolerancja, agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminacja, mniejszości, imigranci, tożsamość, ludzie o imigranckim pochodzeniu, cechy nabyte i wrodzone. No i powiem tak, jak ja bym się nie zajmowała tym tematem i nagle okazałoby się, że mam 45 minut z uczniami, żeby wyjaśnić im, czym jest mowa nienawiści, to myślę sobie, wow, to jest naprawdę duże wyzwanie, bo jak wytłumaczyć te wszystkie zawiłe hasła, żeby móc dojść do sedna, czym jest w ogóle mowa nienawiści. Więc to, co ja proponuję dzisiaj, to zacząć w ogóle od drugiej strony, czyli mówić oczywiście o mowie nienawiści, czym ona jest jakimś zjawiskiem, ale nie zaczynać właśnie od rozprowadzania i od tego, żeby zastanawiać się nad jej definicją, na tym jest, tylko wyjść z doświadczenia uczniów, żeby to też nie było, żeby jakby pokazać im to, że to nie jest w ogóle od nas oderwane, że to nie jest jakaś mowa nienawiści, którą się tam gdzieś propaguje, która jest jakimś agresywnym nacjonalizmem, tylko jest czymś, co może dotknąć każdego z nas i co też dotyczy nas i bardzo ważne jest to, żebyśmy byli na nią uważni i nigdy jej nie stosowali i na nią reagowali. Więc przechodzimy do naszej części praktycznej. Zapraszam do tego, żeby się włączyć w to zadanie. Zaczynamy od rozmowy z uczniami o tożsamości. Czyli będziemy rozmawiać sobie o tym, co jest dla nich ważne, też żeby nie rozmawiać o sprawach tego świata, tylko sprowadzić sytuację do tu i teraz, do klasy. Więc pierwsze ćwiczenie polega na tym, że prosimy uczniów o to, żeby odrysowali swoją rękę na kartce. To jest dosyć popularne ćwiczenie, może już jesteście, może już jesteście z nim zaznajomieni, ale zachęcam do tego, żeby właśnie odrysować taką rękę. Tu narysowałam dwie, ściągnęłam sobie z internetu takie, gdzie są dwie praworęczne i może leworęczna osoba. Zadanie polega na tym, żeby wpisać do tych pięciu wolnych pól w palce grupy, z jakimi się utożsamiasz. Czyli wszystko to, co jest dla ciebie jakoś ważne, na czym ci zależy. Możesz zacząć od słowa jestem. I teraz miałabym taką prośbę, żebyście Państwo też to zrobili. Tak, ma być ich pięć. Oczywiście nie musicie odrysowywać sobie tych rąk, ale żeby wypisać sobie pięć takich właśnie rzeczy. Jakbym ja to robiła, to w moim jednym palcu na pewno byłoby to, że jestem mamą, byłoby to, że jestem warszawianką, byłoby to, że jestem częścią mojego zespołu pracy, który jest dla mnie bardzo ważny, byłoby też pewnie to, że jestem chrześcijanką i ostatnie związane pewnie byłoby z tym, że bardzo lubię czytać książki, czy czułabym się jakąś taką osobą, która się interesuje książkami, jestem czytelniczką, można by tak nazwać. Widzę, że wpisujecie tutaj swoje rzeczy w czacie. Super, dzięki. Kolejnym krokiem, kiedy damy chwilę uczniom na to, żeby wypisać te rzeczy, też pewnie trzeba może czasem podejść pomóc, dopytać się, co jest dla ciebie ważne, tak jak z kim lubisz spędzać czas, co lubisz robić. Przechodzimy do kolejnego etapu tego ćwiczenia, kiedy prosimy uczniów, żeby wstawali, jeżeli
na ich kartce, w ich palcach znalazła się któraś z kategorii, którą wyczytacie. Ponieważ my jesteśmy w takich warunkach, jakich nie jesteśmy, no nie zrobimy tego teraz. Czy nie, ja nie mogę czytać tych kategorii, a wy wstawać, ponieważ no nie będzie miało to żadnego sensu, to zrobimy sobie to w formie ankiety, którą poproszę Martynę, żeby nam... Więc proszę, żeby każdy zaznaczył w tej ankiecie pięć kategorii, w których zawierają się te rzeczy, które napisał o sobie w tej łapce. Kategorie są następujące. Płeć, pochodzenie czy narodowość, religia, zawód, wiek, hobby, rodzina, przyjaciele, szkoła, miejsce, poglądy polityczne, język, orientacja polityczna i sposób odżywiania. Kiedy wy wypełniacie sobie tę ankietę, to my w trakcie, kiedy robimy takie zajęcia w klasie, właśnie wyczytujemy każdą z tych kategorii i prosimy o wstanie. I chwilę sprawdzamy, tak? Patrzymy, co się dzieje. To chwilę potrwa, ale też uczniowie będą żywo reagować na to, oglądać, kto też wstał na tą samą, może dziwić się. Tutaj trzeba zachować dużą uważność, popatrzeć właśnie, jakie grupy na przykład najczęściej wstają, na jaką kategorię, żeby potem móc też jakoś to z uczniami wspólnie omówić. Chwilę jeszcze poczekamy, mam nadzieję, że zaraz zobaczymy wyniki tej naszej mini ankiety. O, tutaj już Martyna pisze, że prawie połowa osób wypełniła. Zachęcam do oddawania głosów. Jeszcze poczekamy może minutkę, żeby tak mocno nie przeciągać i sobie obejrzymy. Obejrzymy sobie, jakie mamy wyniki. Dobrze, to może poproszę o wyniki. O. Mamy tutaj w procentach. To jest to, czego się spodziewałam, że część z Was, przepraszam, na pewno duża część z Was zakreśli zawód, ale też pojawia się bardzo dużo osób, które zaznaczyło kategorie związane z płcią, czyli z tym kobietą, czy z tym mężczyzną, też część osób związane z rodziną, hobby, mamy miejsce zamieszkania, mamy sposób odżywiania, więc mniej więcej mamy taką mapę naszej grupy, różnorodności w naszej grupie. Tak, widzimy mniej więcej, co dla nas jest ważne, tak, jakie tutaj kategorie wybraliśmy. I wracając do naszej prezentacji, to po takim ćwiczeniu, które jest specjalnie dobrałam do ćwiczenia w taki sposób, że ono nie było jakoś super skomplikowane, nie trzeba było jakichś niesamowitych do tego materiałów. To jest takie świetne wyjście do dyskusji, do porozmawiania o tym, kim jesteśmy i tego, co nas jakby tworzy tym, kim jesteśmy, czym jest tożsamość. Ale prosto po tym ćwiczeniu zachęcam, żeby porozmawiać z uczniami o tym, czy może na przykład zabrakło jakiejś kategorii, czy może zaznaczyli, napisali o czymś, co się nie pojawiło. Dobrze o to dopytać, bo może ktoś napisał akurat coś, co się nie pojawiło. A następnie omawiamy sobie to ćwiczenie, pytając, jak się czuli w tym ćwiczeniu, jak to było będąc w mniejszości, że na przykład tylko jedna osoba wstała, czy gdy wyczytywaliście inną kategorię, jak się czuli w większości, czy coś ich zdziwiło. Może nauczyli się czegoś o sobie, bo nie wiedzieli, że ktoś się czymś interesuje, to jest dla niego ważne. I to jest taki moment właśnie, żeby porozmawiać o tym, jak to jest być w grupie, która pewnie na początku wydaje się być podobna, no bo jesteśmy w jednej szkole, w jednej klasie, ale okazuje się, że my, będąc w jednej grupie, mogą być nam bliskie inne rzeczy i też to sposób, w jaki o sobie myślimy. Tak? Bo to jest wszystko to, o czym mówimy, to jest rozmowa o naszej tożsamości i o tym, co ja o sobie myślę, kim jestem, co jest dla mnie ważne. Kolejnym
Kolejnym punktem w tym ćwiczeniu jest, taka część podsumowująca. My nie przeprowadzamy tej długiej dyskusji, ale liczę na to, że właśnie dyskusja po tym ćwiczeniu może być bardzo interesująca. Odkrywanie właśnie o tym, co jest dla mnie ważne i kim jestem. Rozmowa o samej tożsamości, to się na nią składa. Pokazujemy takie koło. To jest koło różnorodności, które zawiera w sobie różne też kategorie. I zaczynamy to podsumowanie od takiego pytania, czym różnią się te dwa koła. No i to jest pytanie. To jest pytanie do Państwa, znaczy do Was teraz, do Was. Tutaj widzę, że są komentarze, że też można użyć aplikacji, że różnych ankiet i apek do tego oczywiście, ale też powiem, że takie wstawanie i po prostu konfrontowanie się może też trochę jak w klasie, czy na przykład miałem odwagę wstać, kiedy byłem sam, że fajnie było wstawać z różną grupą, też ma jakby duże znaczenie dla samego procesu bycia w grupie i tego, co możemy odkryć, więc zachęcam do tego, żeby to po prostu też zrobić w taki sposób, ale oczywiście wiem, że jesteście kreatywni i że macie swoje sposoby, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby ich używać. Wielkością i zawartością, tu ktoś przy nabyte i wrodzone, w środku zależne od nas, na zewnątrz od nas niezależne, na zewnątrz mamy wpływ, a środkowo nie mamy wpływu. Dokładnie tak, to jest odpowiedź, na którą czekamy i którą chcemy też omówić z uczniami. To jest koło różnorodności, które właśnie mówi o tym, jak różnimy się społecznie, w zależności od tego, co jak się różnimy społecznie. I to, co jest rzeczywiście w środku, to są wszystkie rzeczy, z którymi człowiek się rodzi, to są tak zwane cechy pierwotne. Tak? Czyli tożsamość pierwotna, czyli to, z czym się urodziłem, to, co nabyłem też pewnie w chwili dorastania. I co jest też, na co mamy trudno, nie mamy na to dużo wpływu, ale czy jest trudno zmienialne. Tak? Zazwyczaj, chyba że mówimy tutaj o zmianie płci albo o operacji plastycznej, ale raczej to nie są łatwe rzeczy do zmiany. A te rzeczy na zewnątrz to są rzeczy rzeczywiście, na które mamy wybór. Oczywiście, jeżeli robimy to z młodszymi dziećmi, oni będą mieli poczucie tego, że mają na to wpływ i wybór, ponieważ jeszcze wiele zależy od tego od ich rodziców, ale już tutaj pojawia się hobby, pojawia się to, jakimi przed językami mówię, czy jakich języków się uczę, czy styl życia i to często właśnie też są rzeczy, które uczniowie sami wybierają, o tym mówią. Tak, urodzimy się z płcią nadaną, tutaj Renata mówi tak, którą jakby nam nadają przy urodzeniu, a potem rzeczywiście jest, może być ona raczej uzgodnienie. Dzięki za ten komentarz. To, co ja robię w tym miejscu, to jeszcze pytam się te takie rzeczy, które tutaj nie ma w tym kole różnorodności, to o religię. Gdzie uczniowie umieściliby religię? I tutaj oczywiście też jest pole do dyskusji. Niektórzy twierdzą, kiedy robię to spotkanie, jak robię to ćwiczenie z uczniami, niektórzy twierdzą, że z religią się rodzisz, porodzisz się w danej rodzinie i jakby znasz tą religię od początku, ją kultywujesz i tak już jest. Niektórzy mówią, że nie, bo na przykład oni zostali wychowani w domu katolickim, a teraz są ateistami, więc też jest ciekawe pole na dyskusji. Ale to, co jest najważniejsze w tym podsumowaniu i w pokazaniu, to chciałam odnieść to do tego, żeby każdy sprawdził, jak miał na tej ręce narysowane swoje cechy tożsamości, to żeby sprawdził, w którym kole ono jest. Trochę poświęcamy na to czasu, żeby sprawdzić, w którym kole ono się znajduje. I co to trochę oznacza?
I z taką uważnością na to, że tak po prostu jest, to jesteśmy my, nasza tożsamość, to jest dla nas ważne i żeby no, po prostu mieć świadomość tego, że nikt nie powinien nas z tego powodu oceniać, czy nikt nie powinien nas właśnie dyskryminować. I to jest takie wprowadzenie do kolejnego punktu i do kolejnego ćwiczenia, czyli do tego, że chcę mówić o że chcemy mówić o dyskryminacji. I tutaj w tej drugim ćwiczeniu, które jakby z kontynuacją tej rozmowy o tożsamości i tego, jak się różnimy i co to oznacza, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu, chciałabym, żebyśmy obejrzeli wspólnie ten film. To jest, może powiem tutaj, co to za film. Zapraszam do obejrzenia. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Są takie lekcje, że jest super. Na przykład facet z matmy zna setki dowcipów o blondynkach. On ogólnie nabija się z dziewczyn, bo wiadomo, że baba matmy nie zrozumie. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. W sumie nie wiem, jakby to było, jakby jacyś niepełnosprawni się u nas uczyli. Ale póki co nie mają jak przyjść, bo nie ma żadnych podjazdów. W mieście jest tylko jedna szkoła integracyjna, tam wszyscy chodzą. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Większość jest normalna, więc nie ma się kogo czepiać. W innej klasie jest Czeczen. Lepiej trzymać się od niego z daleka. Ksiądz mówił nam na lekcji, jak niebezpieczny jest islam. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Jest spoko atmosfera. W klasie też jest okej. Na początku było dziwnie, bo jedna dziewczyna przyznała się, że jest lesbijką, ale teraz wszyscy już się przyzwyczaili, że jest inna i jest okej. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Dobrze się tu czuję. Jak miałem długie włosy, to było inaczej, bo ciągle jakieś komentarze w rodzaju zetnij włosy, pedale. Ściąłem, to mam spokój. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Z nauczycielami też da się dogadać. No może nie ze wszystkimi, bo niektórzy wyzywają od gówniarzy. Kiedyś na fizyce babka stwierdziła, że nie ma co nam tłumaczyć tematu, bo jesteśmy za mało inteligentni, by go zrozumieć. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Raczej wszyscy się lubią. Jest tylko jeden taki kolega. Jakaś patologia. Dziwnie się ubiera i śmierdzi. Nawet nauczyciele się z niego śmieją. W naszej szkole nie ma dyskryminacji. Lubię pracę z młodzieżą. Czasem jest ciężką, bo wiadomo, jak się zaczyna pracę, to trzeba się wykazać. Jest więcej obowiązków. A nagrody i premie i tak dostają starsze koleżanki. Nie odłączyłam sobie audio, przepraszam, już jestem z powrotem. Po obejrzeniu filmu kolejnym etapem w tym ćwiczeniu jest rozmowa o tym, czym właściwie jest dyskryminacja i to słyszeliście z filmu. Na podstawie narysowania takiego samego koła i wspólnie prosimy uczniów o to, żebyśmy wspólnie wypełnili to koło cechami, o którym mówili bohaterowie w tym filmie. I teraz właśnie zadaję Wam to pytanie. Do jakich cech z tego koła odnosili się bohaterowie?
Była narodowość, tak? Nie mogę tego napisać. Była religia, była niepełnosprawność. Była orientacja seksualna. Płeć, była też płeć, był wygląd. Wiek. I wygląd, tak. Były też zdolności umysłowe, styl życia, wiedza. Były zasoby materialne, było też o patologii tam w tym momencie, tak? Były też w pracy związaną się z wiekiem. Tak, jak zaczęlibyśmy wpisywać te rzeczy w to koło, to okazało się, że większość tych rzeczy, o którym mówiła młodzież w tym filmie, bohaterowie w tym filmie, związana jest z środkiem tego koła. Możemy teraz powrócić do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli do tego, że ten środek to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I jak bardzo smutne i krzywdzące i niesprawiedliwe jest to, kiedy właśnie dyskryminujemy kogoś, czy używamy nienawistnego języka, czy go wykluczamy ze względu na te cechy. I to jest też taki dobry moment, żeby po prostu porozmawiać z uczniami. Ja tutaj napisałam na dole to, że taki dobry punkt do dyskusji odwołania się do doświadczenia uczniów i uczennic, czy oni kiedyś doświadczyli dyskryminacji, czy kiedyś z powodu tych swoich cech tożsamości, o których mówili, które były dla nich ważne, właśnie ktoś ich nie fajnie potraktował, ktoś do nich się niedobrze zwrócił, ktoś nie chciał z nimi rozmawiać albo wykluczył ich z jakiejś grupy, czuli się odrzuceni. Oczywiście w tym momencie zachęcam do dużej uważności i do tego, żeby wcześniej ustalić sobie zasady takiej rozmowy, bo jeżeli odwołujemy się do własnego doświadczenia, czy uczniowie będą pytać o swoim doświadczeniu, to żeby zrobić je z taką dużą, dużą uważnością. I to jest też taki moment, żeby powiedzieć, że to właśnie dlatego rozmawiamy o mowie nienawiści i dlatego mowa nienawiści, przeciwdziałanie mowie nienawiści jest tak bardzo ważne, bo ono właśnie, jeżeli wrócimy sobie teraz do tej definicji, to ona będzie dużo łatwiejsza do wytłumaczenia i zrozumienia i też odniesienia do siebie, że mowa nienawiści właśnie odnosi się do tych cech wrodzonych i do tych cech, nie tylko oczywiście, ale głównie do tych cech wrodzonych i jest to coś, co naprawdę boli i co nie jest oderwane od rzeczywistości, czy się kogoś tak nazwie, to naprawdę mówi się o osobie, do osoby i o tym, co jest dla niej ważne i kim ona jest. I to jest taki dla mnie bardzo ważny punkt rozmawiania o czy prowadzenia zajęć o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, pokazanie młodzieży, że to naprawdę ich dotyczy, że to nie jest jakiś oderwany, to już trochę to tym powtarzam, ale że to jest właśnie coś, że oni też mają w sobie takie cechy, które są dla nich ważne, coś ich tworzy, oni kimś są i że z jakiegoś powodu kiedyś też mogą znaleźć się w grupie, która z tych właśnie powodu tych cech będzie, nie wiem, właśnie otrzymywała takie komentarze, czy będzie dyskryminowana. Więc to jest pierwsza część, do której zachęcam, żeby zrobić jako totalne wprowadzenie, ale też bardzo ważna praca na postawach, czyli na własnym doświadczeniu i odniesieniu do siebie, a nie już tylko na teoretyzowaniu, zastanawianiu się właściwie czym to jest i o co to chodzi, czy to w ogóle mnie dotyczy, przecież to politycy sobie tam coś rozmawiają, w mediach tam coś się dzieje, tylko to coś, co naprawdę jest, jakby może też jest związane ze mną. Kolejnym ćwiczeniem, które... jeszcze w tym momencie chciałam powiedzieć, że jeżeli mamy mało czasu i czujemy, że właśnie klasa chce dyskutować, chce rozmawiać, chce się wymieniać doświadczeniami, to jest też taki moment, że można po prostu na pierwszą lekcję skończyć na tym, później kontynuować dalej. Ale jeżeli czujecie, że temat się nie wysycił, macie czas i możecie kontynuować jeszcze dalej, to zachęcam do tego, żeby pogłębić temat i żeby zacząć rozmawiać o tym, i to będzie kolejne ćwiczenie, które przygotowałam, jak to jest w ogóle
jak się często ze sobą nie zgadzamy, jak to jest, jak mamy różne opinie i czy rzeczywiście jest tak, że jak już mamy różne opinie, to nigdy się nie spotkamy. Bardzo często teraz się mówi, dużo mówi się o polaryzacji naszego społeczeństwa i o tym, że nie możemy ze sobą rozmawiać. Więc znowu zachęcam do robienia takiego ćwiczenia, które jest też proste do zrobienia, można zrobić właśnie w każdych warunkach, bo tego, czego wymaga, to tylko tego, żeby narysować albo podzielić klasę na dwa. Na jednej stronie klasy będzie część, która dostawała osoby, które będą zgadzały się z danym stwierdzeniem, a na drugiej części, po drugiej stronie, tam gdzie będzie nie, będą stawały osoby, które nie zgadzają się z danym stwierdzeniem. I ja wypisałam sobie tutaj pytania do, czy stwierdzenia do takiej rozmowy, które są związane z naszym tematem, ale też które trochę przenoszą na świat internetu, ponieważ mowa nienawiści to nie tylko jest to, co się, możemy się spotkać twarzą w twarz, ale możemy się spotkać też właśnie w internecie i tam robi, czy w mediach robi to bardzo dużo złego. I wypisałam takie pytania, które mogą po prostu pozwolić Wam do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym. Zawsze powinniśmy być dla siebie mili, taki totalny, luźny temat, który możemy zacząć. Prosimy klasę, czy prosimy uczniów, żeby zajęli na tej linii miejsce. Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy na pewno jest na tak, może zająć miejsce na dowolnej na tej przestrzeni, dowolnie na tej przestrzeni, to pozwoli nam też pokazać klasie, że bardzo często jest tak, że, a właściwie nie, rzadko jest tak, że naprawdę mamy jedną bardzo zdecydowaną opinię na jakiś temat, ale że są różne aspekty, z których się zgadzamy, które nie. I może być nam do kogoś blisko z jakimś tematem, ale może okazać się, że zaczynamy się zagłębiać, to na przykład on ma zupełnie inne zdanie, to też jest ok. Kolejne pytania, które tutaj wypisałam, to najlepiej, gdy wszyscy się ze sobą zgadzają, czyli już nie tylko, że miło się w stosunku do siebie zachowują, ale też w ogóle zgadzają się ze swoją opinią, czy rzeczywiście to jest w ogóle możliwe. To są takie tematy, które chodzi o to, żeby wyciągnąć z nich dużo więcej i one mają mówić dużo więcej. Kolejny, w szkole akceptujemy wszystko i wszystkich. Możemy tutaj później dopytywać, co to są ci wszyscy, czy wszyscy i wszystko. Myślę, że wiele ciekawych tematów może wypłynąć tutaj dotycząc tego, jak jest w szkole, co się dzieje w szkole. Kolejne to już takie związane właśnie z internetem, że w internecie można sobie pozwolić na więcej. Wszystkie treści powinny być cenzurowane. No już odnoszące się do osobistych doświadczeń, że doświadczyłem hejtu, czy byłem hejtowana, albo czy sam też kiedyś, tak, myślę, że hejtowałam. Komentować nie, zbierać, bo tutaj odnoszę się do pytania, dopytywać i zbierać, ale też strukturalizować w takim sensie, że dać odpowiedzieć osobom z dwóch stron zawsze, zadbać o to, żeby powiedziały też osoby, które są w innym miejscu i na pewno właśnie zwracać uwagę, zobaczcie, że tu nie ma dobrej odpowiedzi, tylko właśnie każdy z Was może mieć inną opinię na ten temat, jest naprawdę okej, nie musimy się zgadzać. Cały sens tego ćwiczenia, które jest naprawdę super proste, ale dla mnie ma takie bardzo dużo mocy, duże znaczenie, że może pokazywać to, że nawet na przykład, jeżeli jesteśmy bardzo bliskimi koleżankami z klasy, przyjaciółkami, to na jedną z tych na przykład odpowiedzi możemy zupełnie inaczej reagować, inaczej i to jest okej. To nie znaczy, że przestaniemy się lubić, że mamy inne zdanie. Tak? Rozbijamy trochę tą polaryzację i pokazujemy, że tak samo na przykład nie musimy mieć konkretnego zdania, albo w trakcie możemy zmienić, tak? Ktoś może powie jakiś argument po drugiej stronie, który do mnie przemówi, tak? Idę do tego, to mówię, o, to ja się przysuwam, tak? Bo jest mi to bliższe. Tak, zdecydowanie po każdym pytaniu możemy trochę dopytać, ale też ja na koniec zdecydowanie radzę, żeby potem sobie usiąść z uczniami i omówić, jak nam było w tym ćwiczeniu, czego się dowiedziałam, o sobie, ale też o innych i trochę zebrać rzeczy, ale właśnie takim głównym podsumowaniem jest to, że jest naprawdę okej i możemy się lubić,
nawet jeżeli mamy inne zdanie i na tym tak naprawdę to polega, tak? Że kiedy zaczynamy się okopywać na swoim stanowisku i uważać, że tylko my mamy monopol naprawdę, to jest nam coraz ciężej i stąd też dochodzimy do tego, że zaczynamy po prostu i myśleć złe rzeczy o drugiej osobie, tak? No bo on z mojego domowego podwórka, moje dzieci często jesteś głupia, tak? Wiadomo, no bo jak się ze mną nie zgadzasz, nie chcesz robić to sobie, jesteś głupia. Więc żeby takich sytuacji właśnie nie było. Oczywiście zachęcam do tego, żeby oczywiście modyfikować albo wprowadzać pytania, które akurat teraz są ważne, tak? Może to być pytanie po prostu na przykład o przeciwdziałanie, że zawsze trzeba reagować na mowę nienawiści, czy zawsze trzeba pomagać, widzi się, że ktoś jest ofiarą przemocy, to można, tych pytań można generować wiele. Tak, tutaj jest takie pytanie, a co ktoś, jeżeli powie, że hejtuje, hejtował, można się dopytać, jakiej to było sytuacji i jak się czuł z tym, jak się czuje z tym teraz, czyli nie oceniamy w takim sensie, że możemy powiedzieć, że na razie wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Też oczywiście, jeżeli już wchodzimy na takie osobiste doświadczenia, to co mówiłam wcześniej, to ustalamy wcześniej zasady takiej rozmowy. Też Julia będzie mówiła o takim świetnym materiale, który jest w jednym z projektów CEO, Kluby Dobrej Rozmowy. Tam jest bardzo fajnie rozpisane to, jak taka dobra rozmowa mogłaby wyglądać, jak o nią zadbać. Tak, dla mnie to jest, tu ktoś napisał, że fajne ćwiczenie. Ja bardzo lubię takie ćwiczenia z młodzieżą, bo to jest taki moment, że można się wybić też z ławki, z takiego bycia gdzieś, tak, zawsze siedzenia w tym samym miejscu i pokazać trochę, co naprawdę myślę, albo trochę zastanowić się nad różnymi rzeczami. Wiem, że na pewno wy robicie takie rzeczy ze swoimi klasami, ale polecam. Kolejną rzeczą, której chciałabym przejść, to jest rozmowa o, która jakby łączy się dalej, jest kontynuacją naszego tematu, bo tu zaczęliśmy wchodzić na różnice, o tym jak to jest, jak nam jest do kogoś bliżej, do kogoś dalej i zaczynamy wchodzić na temat mechanizmów międzygrupowych. I tu chciałam zachęcić Was też do bardzo prostego ćwiczenia, które wymaga tylko tego, żeby mieć jakąś kartkę papieru i flamastry albo nawet długopis, żeby podzielić uczniów na grupy i poprosić o to, żeby narysowali szkołę. To nie musi być taki budynek, jak tutaj na tym zdjęciu, może to być jakiś inny pomysł, ale żeby na pewno napisali na tej, narysowali czy napisali, jak chcą się wyrazić, jakie grupy tworzą szkołę, jakie osoby i grupy znajdują się w szkole. Tutaj załączyłam taki rysunek z jednego z moich szkoleń, gdzie akurat grupa nauczycieli rysowała, jak widzi szkołę i grupy. Nie będzie to bardzo trudne, żeby odgadnąć, kto jest w środku w tym kółeczku. Dla mnie to było bardzo ciekawe. To jest oczywiście tylko jeden punkt widzenia i jednej grupy osób. W środku jest pani dyrektor. Tutaj jak widzicie na tych kółeczkach, różne w okienkach są inni nauczyciele, pracownicy wicedyrektorki, pracownicy administracyjni, a tutaj w tym okienku są uczniowie. To jest ta grupa uczniów, którzy są w szkole. Po wykonanym tym zadaniu, kiedy uczniowie rysują to, jak widzą szkołę, prosimy jeszcze specjalnie dodatkowo do tego ćwiczenia, żeby wypisali grupy, te konkretne grupy już, jakie są w szkole według nich, jakie oni widzą tam grupy, kto jest jaką grupą w szkole. I przechodzę do następnego. Kiedy już uczniowie to wykonają, omawiamy sobie te rysunki. To jest kolejny rysunek też z jednego ze szkoleń, gdzie rysunek wykonali uczniowie. No i omawiamy rysunki, po prostu kto jest w centrum, dlaczego narysowali ten rysunek w taki, a nie inny sposób, jakie grupy zostały uwzględnione. No, omawiamy po prostu po kolei wszystkie rysunki.
I przechodzimy do kolejnego punktu, jaki będzie sedem naszego ćwiczenia. O te grupy. Jakie grupy dodatkowo jeszcze pojawiły się w ich opisie? Których grup jest więcej? Która z tych grup, dzielimy uczniów na grupy, zdecydowanie dzielimy uczniów na grupy, która z grup podejmuje decyzje? I kolejne pytanie, jakiej grup w szkole nie ma i dlaczego? Tak, w ogóle rozmowa o tym, dlaczego takie, a nie inne osoby w naszej szkole są. No i potem możemy trochę porozmawiać o tym, jakie to są przeszkody, dla których tych osób nie ma. Ja tutaj wrzuciłam taki flipchart też z jednego z moich szkoleń, gdzie uczniowie wypisali, jakie są według nich grupy w szkole. Szybko to odczytam, to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Pierwszy punkt kujoni, drugi fejmy, takie bardzo popularne osoby, trzeci krzykacze, czwarta grupa szare myszki, piąta wredne osoby, szósta atrakcyjni uczniowie, siódma szkolne parki, ósme typowe BFF, czyli Best Friends Forever, takie przyjaciółeczki rozumiem, dziewiąte łamacze zasad, dziesiąte klasowe śmieszki, potem długo, długo nic, taka jakaś jest przerwa i są nauczyciele na 11 miejscu i 12 pracownicy szkoły. Potem mamy jeszcze grupy takie związane, rozumiem, z naukami zainteresowań, mamy wolontariuszy, mamy chór szkolny, sportowców, szachistów, judo, karate i matematyczne, czyli rozumiem, że jakieś koło grupy matematyczne. Więc na całą wielką szkołę mamy dwa punkty, które zawierają się w nauczycielach i pracownikach szkoły, a bardzo różne rozróżnienia i bardzo dużo szczegółowości w tym, jaką grupą są uczniowie. I to, do czego jakby chciałabym, żeby to ćwiczenie służyło, to jak można je wykorzystać, omawiając to do omówienia takiego właśnie mechanizmu międzygrupowego, który powstaje, kiedy mówimy o dwóch grupach i opisujemy grupę my i oni. To, co bardzo dobrze było widać w tym rysunku i dlatego też go tutaj użyłam, to jest to, że naszą grupę, do której należymy, widzimy bardzo szczegółowo. Widzimy jej zróżnicowanie, a grupę, którą traktujemy jako oni, tutaj akurat są to nauczyciele w tym przykładzie, no traktujemy jak nauczyciele. Wszyscy dobrze wiemy, że nauczyciele to nie są po prostu nauczyciele, że wśród nauczycieli mamy nauczycieli przedmiotowych, mamy wychowawców, mamy nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli wspomagających, mamy nauczycieli, którzy uczą przedmiotów egzaminacyjnych i wiele, wiele innych. Tak samo jest z pracownikami szkoły. I to, co warto omówić na koniec właśnie ćwiczenia z... błąd dał ćwiczenie numer 4 na koniec z uczniami omówić, to jak działa taki mechanizm właśnie, kiedy jesteśmy w jakiejś grupie, lubimy w niej być, jest to jakaś dla nas ważna część naszej tożsamości, tak jak pisaliśmy w tej łapce, jak widzimy siebie w tej grupie, a jak widzimy inne grupy. No i tak jak tutaj jest napisane, o sobie, to przypisujemy sobie pozytywne cechy, podnosimy sobie dzięki temu o samoocenę i samozadowolenie, lubimy być w grupie, która jest dobrze widziana, która nam dodaje jakiegoś prestiżu, można powiedzieć, ale po prostu spełnia jakieś takie role, których potrzebujemy. Widzimy zróżnicowanie w grupie i też zmniejszamy znaczenie negatywnych zachowań. Czyli takie samo zachowanie w grupie innej mogłoby być traktowane i opisywane jako bardzo złe, a u nas, tak się zdarzyło, może być właśnie łagodzone. To jak widzimy innych, przypisujemy im negatywne cechy, widzimy ich bardziej jednorodnie, obniżamy wartość innej grupy i wypuklamy negatywne zachowania. I to jest oparte na tej teorii, którą napisałam tutaj wyżej, Taschfela i Turnera, którzy właśnie mówili o teorii tożsamości społecznej i o tym, jak zachowujemy się w grupach. Jest to bardzo istotny, moim zdaniem, element, którym czasem, o którym nie myślimy, tym zdajemy sobie sprawę właśnie, kiedy mówimy o dyskryminacji czy o mowie nienawiści.
bo to jest taki początek tak naprawdę. To jest taki początek tego, że zaczynamy widzieć jakąś masę, widzimy jakiś onych i zaczynamy, jest nam zdecydowanie łatwiej, ich oceniać i mówić o nich rzeczy, których może właśnie nie powinniśmy mówić, ponieważ oni są dokładnie tak jak my, tylko po drugiej stronie, mają też swoje cechy, jest to dla nich ważne, też się różnią między sobą. To jest takim najlepszym przykładem pewnie na to ostatnim, których mogli doświadczyć uczniowie, to jest to, jak w polskim społeczeństwie mówiło się o uchodźcach, tak? To było takie zbieranie do kupy, mówienie, widzenie jakąś taką masę, która właśnie jest jakimiś onymi, dalekimi. W pewnym momencie już zaczęło się mówić o tym, że są po prostu niebezpieczni dla nas. I kolejnym punktem, którym możemy tutaj, to jest, możemy to pociągnąć, nie musimy, to jest w ogóle rozmowa o mniejszości i większości, która też było świetnie widać, była też początek jej przy rysowaniu szkół, jakoś rozpoczęliśmy o tym, która w szkole grupa jest większa. Pewnie odpowiedź jest taka, że uczniów, no bo uczniów jest więcej, uczennic, a kto podejmuje decyzję? No, nauczyciele, grupa, która jest mniejsza. Tutaj oczywiście mówimy też o sytuacji związanej z instytucją i z tego, jak działa to w danej instytucji, jest to jakby nadane z góry, ale możemy pociągnąć temat, mówiąc w ogóle o tym, że są grupy, które są grupami mniejszościowymi, są grupy, które są grupami większościowymi i co to w ogóle oznacza i że jest to też ważny aspekt, kiedy mówimy o dyskryminacji i o mowie nienawiści, ponieważ właśnie ta grupa większościowa nie jest związana z matematycznym ujęciem, czy jest ich więcej, może być tych osób zdecydowanie mniej, ale jest to grupa, która posiada więcej wpływu, więcej władzy, ma wyższy status społeczny, jest dominująca, jakoś w jakiś sposób ma więcej przywilejów, no i posiada kontrolę, wpływ i decyzyjność. No i jakby analogicznie grupa mniejszościowa, może ona być większa liczebnie, ale właśnie nie mieć tych różnych, nie mieć tej władzy, nie mieć wpływu, mieć niższy status społeczny, być podporządkowana, mieć niską reprezentację i wpływ, marginalizowana, narażona na etykietowanie, stygmatyzowanie, gorsze traktowanie. I to, co można zrobić teraz z uczniami, porozmawiać sobie o tym w Polsce, albo na przykład o tym, jak jest w naszej szkole i o tym, jakie grupy większościowe i mniejszościowe rozpoznajemy. Może być to na przykładzie tych naszych plakatów, ale też po prostu dyskusji na temat tego, jakie oni znają grupy, albo myślą, jakie są grupy większościowe w Polsce, kto podejmuje właśnie decyzje, kto ma więcej wpływu. Tutaj wypisałam takie grupy właśnie dla naszego społeczeństwa. Można o tym porozmawiać, można to poeksplorować, ale to jest mniej więcej coś ważnego też w rozmowie właśnie o naszym temacie, bo w tym momencie można wrócić do koła tożsamości i porozmawiać, porównać, zapytać, czy któreś z tych cech, które oni powiedzieli, są dla nich ważne, znajdują się na przykład w tych grupach. A może ktoś właśnie zaznaczył, że nie wiem, jest wegetarianką, wegetarianinem, może ktoś jest, kto nie jest Polakiem w naszej grupie, ale ma inną narodowość i uczy się na przykład tylko polskiego i porozmawiać, jak to jest, i z taką bardzo mocnym przesłaniem, że bardzo przyjemnie jest być w grupie większościowej i bardzo przyjemnie jest mieć te wszystkie przywileje i bardzo przyjemnie jest ich korzystać i właśnie czuć się bezpiecznie z tym naszym kołem, z tą naszą tożsamością, ponieważ rzadko któraś z tych cech naszej tożsamości właśnie może stać się przyczynką ataku na nas, czy jakichś zachowań wykluczających i z taką właśnie świadomością, uważnością, jak się mogą czuć te drugie grupy, które takich dużych przywilejów nie mają. I tak jak mówiłam, dla mnie w tym naszym spotkaniu właśnie ważne jest to, żeby zbierać takie rzeczy i pokazywać uczniom, że to są takie mechanizmy, które działają, które są. Tak jak mowa nienawiści czy dyskryminacja, one są. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle zaczęli wymazywać to gumką,
bo zaczęli mieć większą świadomość, skąd to się bierze, skąd się biorą takie mechanizmy, że to jest coś, co dotyczy nas wszystkich i że ja, jako ja, mimo że jestem w grupie większościowej, mam wpływ. Mogę powiedzieć nie, kiedy słyszę, że inny jest atakowany, mogę powiedzieć nie, kiedy samemu mogę się zatrzymać, kiedy mam ochotę ocenić kogoś, czy powiedzieć coś przykrego ze względu na to, kim ktoś jest. No i właśnie tyle, tak? Właściwie tyle. Ja już widzę, że mocno, że już zbliżam się do godziny gadania, więc jakoś będę to mocno zbierać. To, co można zrobić potem i do czego bardzo zachęcam, to jest do porozmawiania z uczniami jako takim podsumowaniu o tym, czym w ogóle jest ten łańcuch dyskryminacji i o tym, że zaczynamy właśnie od tego, że widzimy jakąś osobę czy grupę, której brakuje nam wiedzy na jej temat, zaczynamy używać uogólnień, czyli stereotypów, odnosimy się do niej w całkiem naturalny sposób. Potem dodajemy do tego, kiedy dodajemy do tego uczucia, to przechodzimy w uprzedzenia. To jest ten przykład z uchodźcami, kiedy tak, mam jakieś wyobrażenie, uchodźcy mówimy coś, a potem dochodzą do tego uczucia strach, niepewność, tak, zaczynają się w nas dziać różne rzeczy, które kojarzą się z tą grupą. No i kolejnym krokiem w tym łańcuchu dyskryminacji już jest same jakby zachowanie dyskryminacji, czyli stereotypy, uprzedzenia łączą się w to, że zaczynamy po prostu zachowywać się w stosunku do tej grupy wykluczająco, czy właśnie w jakiś sposób przemocowy, dyskryminujący. To, o czym warto też potem powiedzieć po podsumowaniu, to to, że całym haśle dyskryminacja zawierają się te wszystkie izmy. Ja tutaj korzystam, tutaj widzicie na dole takie źródło edukacji antydyskryminacji, źródło, z których korzystam, tych materiałów też, taki podręcznik trenerski edukacji antydyskryminacyjna, on wygląda tak. Zaraz też wrzucę w okienko linka bezpośredniego do tej publikacji, ale właśnie kolejnym krokiem jest pewnie, że ta dyskryminacja to jest też dużo, dużo tych izmów, które się pojawiają, czy fobii, które są kierowane do konkretnych grup, które są związane z konkretnymi tymi cechami, o których mówiliśmy, tak, czyli mamy rasizm związany z przynależnością etniczną, już się odchodzi od mówienia o rasie, bardziej się mówi właśnie o etniczności. Mamy antysemityzm związany z prześladowaniem Żydów, mamy ksenofobię, tutaj też została umieszczona chrystianofobia, też warto o tym mówić, ponieważ w naszym kraju chrześcijanie to jest grupa naprawdę większościowa i szczególnie rzymskokatolicy chrześcijanie. I nie zdajemy sobie sprawy, że są kraje, w których chrześcijanie są prześladowani. Dobrze jest o tym mówić. Mówimy też o homofobii, takim najbardziej rodzaju dyskryminacji, który jest u nas w naszym kraju bardzo, bardzo mocno ugruntowany. No i warto o tych wszystkich izmach czy fobiach poopowiadać. I ostatnim slajdem, który chciałam pokazać, i wydaje mi się, że warto właśnie spiąć te nasze ćwiczenia, o których mówiliśmy, przeprowadziliśmy z uczniami, to naprawdę pokazać tą piramidę. Wiem, że ona się prawdopodobnie pojawia teraz w wielu miejscach, ale myślę, że po przejściu takich ćwiczeń i uzmysłowieniu sobie, że właśnie mam wpływ na to, co mówię, co robię w stosunku do innych osób, że widzę człowieka po drugiej stronie, a nie widzę jakąś masę, czy kogoś, kto po prostu sobie coś wymyślił, tylko taki jest, jaki jest, bo takim się urodził i takim chce być, to są jego też decyzje. Ta piramida naprawdę nabiera dużego znaczenia, jest taka bardzo przejmująca, kiedy widzimy, że u podstawy tego wszystkiego, do czego ona prowadzi, jest właśnie ta mowa nienawiści czy język wykluczenia. Czyli zaczynamy od słów. Zaczynamy od tego, że słowa kierowane do różnych grup, do różnych osób są krzywdzące. I to, jak widzimy po przykładzie tego, co dzieje się w naszym kraju, ale nie tylko,
Oczywiście najlepszym przykładem jest tutaj Holokaust i to, jak traktowani byli Żydzi przed wojną, ale także po wojnie, też w 1968, jak to szybko jest w stanie eskalować. Mamy kolejny właśnie punkt, że po słowach pojawia się już marginalizacja, izolacja, ale też takie odczłowieczanie, demonizowanie tych osób, robienie tych jakichś wrogów publicznych. To też właśnie doświadczaliśmy przy tematyce uchodźczej. Kolejny mamy już punktem, są akty dyskryminacji, czy wykluczenie, prześladowanie, nierówne traktowanie. Następnie już po prostu przemoc fizyczna, czy jakieś napaści, akty wandalizmu. No i na końcu ostatni trójkącik, eksterminacja, o której myślę, że naprawdę, naprawdę warto też mówić, ponieważ to wydarzenie, którego teraz wszyscy doświadczamy w Polsce, jakim było zabójstwo prezydenta Janukowycza. Mam takie wrażenie, że naprawdę jest złem, wiem, że jest złem i jest po prostu wielką przemocą, która, tak jak mówiłam, nie dotknęło tylko jego czy jego rodziny, ale też nas. Pokazuje właśnie to, jak słuchając różnych treści, można w głowie ułożyć sobie taki scenariusz i chcieć po prostu kogoś zabić. Jest to trudny bardzo temat. Ja wierzę, że to nie jest łatwe zadanie rozmawiać o tym z uczniami, którzy pewnie też znają bardzo dużo różnych wersji, słuchają różnych wypowiedzi. Jest to bardzo, bardzo wszystko poruszające. Ale mówić o tym, bo to się wydarzyło, tak? To się naprawdę wydarzyło. I tak już z mojego zupełnie osobistego poziomu wiem, że prezes Adamowicz był sojusznikiem takich właśnie osób, które były bardzo mocno dyskryminowane i wykluczane, są dyskryminowane i wykluczane w naszym społeczeństwie. Dlatego też właśnie w Gdańsku powstał ten model integracji. I też z tego powodu prawdopodobnie tego nie wiem na 100%, właśnie stał się celem tego ataku, więc naprawdę myślę, że warto rozmawiać z uczniami o tym i właśnie robić te ćwiczenia odwoływaniem się do ich doświadczeń i pokazywaniem, że to jest naprawdę coś, na co oni mają wpływ, oni mogą zmienić i pokazywać im, jakie mogą tego być skutki, kiedy my tego po prostu nie zatrzymamy. Jakie by nie byłyby dramatyczne te okoliczności, to jest ta nasza szansa. To jest nasza szansa, żeby tę sytuację wytrzymać. Strasznie dużo gadałam, ale mam takie poczucie, że to nie jest oczywiście temat wyczerpany. W związku z tym to, co teraz chciałam przekazać teraz głos Julii, która opowie o tym, co można zrobić jeszcze więcej w tej tematyce. To może być taki start, dwie lekcje albo jedna lekcja rozpoczynająca, a tu mamy jeszcze dużo, dużo materiałów i dużo propozycji do tego, żeby temat pociągnąć. I już ja się wyłączam. Jeszcze na sam koniec przyjdę na chwilę, na moment, kiedy będą pytania i oddaję głos Julii. Witam Państwa. Też bardzo chętnie będę się zwracała do Państwa na wy. Będzie mi łatwiej. Malino, bardzo dziękuję za przedstawienie ćwiczeń i za różne inspiracje. Ja się nazywam Julia Godorowska i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 3 lat prowadzę, koordynuję taki ogólnopolski projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Tutaj na liście uczestników udało mi się dostrzec sporo osób, które brały udział w którejś edycji tego projektu. Nie wiem, czy wszyscy z Was znają CEO. Tak słowem wstępu, szkolimy nauczycieli, nauczycielki, dyrekcje w różnych takich merytorycznych i metodycznych projektach, ale tutaj z
perspektywy dzisiejszego tematu, dzisiejszego webinarium ważne jest to, że od już ponad 10 lat prowadzimy w CEO właśnie programy z zakresu edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, edukacji globalnej. I tak się domyślam właśnie, że część z Państwa brało udział w niektórych projektach i zna też materiały ze stron internetowych projektów. Tutaj mam na myśli między innymi projekt Szkoła Tolerancji, Trudny temat, weź to na warsztat, Nienawiść, jestem przeciw, o którym kilka słów powiedziała Malina, i też właśnie projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. No i też właśnie z perspektywy tych lat i w ogóle doświadczeń zebranych podczas prowadzenia tych projektów i różnych spotkań z nauczycielami, nauczycielkami na szkoleniach czy w kursach internetowych, wiemy, że często takie tematy właśnie antydyskryminacyjne, równościowe są często nowe dla nauczycieli, trudne. No i też właśnie w rozmowach z nami nauczyciele podkreślają, że bardzo często potrzebują właśnie gotowych materiałów, scenariuszy zajęć, gotowych ćwiczeń. Dlatego też dzisiaj Malina wybrała kilka takich gotowych, konkretnych ćwiczeń, krótkich, dłuższych do zastosowania na lekcjach czy w ogóle na zajęciach wychowawczych z młodzieżą. No i też właśnie w tym tygodniu, po tych tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, dostaliśmy wiele takich pytań, próśb przez stronę CEO, przez Facebooka CEO o udostępnienie materiałów edukacyjnych i o zaproponowanie jakiejś gotowej oferty takiej edukacyjnej, która miałaby odpowiadać właśnie na potrzebę rozmawiania z młodzieżą o tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, czym jest mowa nienawiści, jak reagować na takie zachowania, ale też szerzej w ogóle o rozmawianiu z młodzieżą na takie trudne, kontrowersyjne, wymagające wrażliwości też dużej zagadnienia. No i te prośby właśnie docierały do nas od nauczycieli, od dyrektorów, ale też od władz samorządowych. No i bardzo jakby doceniamy takie zainteresowanie tematem i też zainteresowanie władz samorządowych tym tematem, no ale też mamy zdecydowanie świadomość tego, że to jest dla nauczycieli, może być to dla nauczycieli, może to stanowić duże wyzwanie i jakieś takie obciążenie, dlatego teraz powiem o takich gotowych też materiałach, o stronach internetowych, gdzie szukać takich gotowców, ale też kilka słów o takiej propozycji CEO, takich długofalowych działań właśnie w tematyce antydyskryminacyjnej, w tematyce właśnie prowadzenia dialogu i rozwiązywania jakichś konfliktowych sytuacji w szkole. Więc tak, przechodząc do kolejnego slajdu. Tak, no przede wszystkim zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych CEO. Te materiały, te strony, które polecamy, Szkoła Tolerancji, Edukacja Globalna i Migracje, to są strony programów, które aktualnie prowadzimy i tam znajdują się ci konkretne materiały. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o materiały poświęcone mowie nienawiści, o tym, jak reagować, jak przeciwdziałać, jakie są przyczyny mowy nienawiści, rozszyfrowanie pojęć, to zapraszamy na stronę szkołatolerancji.co.org.pl. Jeżeli chodzi o takie właśnie materiały na godziny wychowawcze, ale też na zajęcia przedmiotowe, jak na przykład o takich właśnie zjawiskach globalnych, czy o tematyce migracyjnej, tutaj mam na myśli o języku równościowym, o tym, jak radzić sobie z emocjami uczniów. I to są takie propozycje, które jakby zostały opracowane w temacie właśnie migracji współczesnej i zjawiska uchodźstwa, ale zdecydowanie można też wykorzystać na podczas prowadzenia rozmów właśnie o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, o tym, jak walczyć ze stereotypami, z generalizacją, jak szukać rzetelnych źródeł potwierdzających jakąś informację, więc gorąco zachęcam. Też przy wyzwaniu odsyłamy do takiego scenariusza
bazowego Mowa nienawiści jest jak fala, o zwalczaniu mowy nienawiści. Martyna, jeżeli możesz teraz udostępnić ten scenariusz, to byłabym wdzięczna, żebyśmy wszyscy teraz zobaczyli ten scenariusz, jeżeli się uda. I to był taki materiał, który powstał w ramach projektu Nienawiść jest tym przeciw. Został napisany przez Iwonę Kryczkę i Ewelinę Waląg. To są nauczycielki współpracujące CEO. Dobrze, nie uda nam się wyświetlić scenariusza, ale to gorąco zachęcam Państwa, żeby odwiedzić tą stronę. Tutaj na czacie jest link do tego materiału. I to jest taki właśnie materiał, w którym właśnie młodzież na lekcji według tego scenariusza poznaje pojęcia związane z mową nienawiści, z nietolerancją, uczy się jak reagować, jakie są sposoby właśnie na przeciwdziałanie mowie nienawiści, ale też jest uwzględniony taki problem wykluczenia społecznego, który dotyka coraz częściej uczniów i uczennice, więc gorąco zachęcamy. Druga sprawa to polecam też szukać takiego wsparcia metodycznego w artykule Małgorzaty Leszko. To jest artykuł, który się pojawił wczoraj na blogu edukacyjnym CEO na stronie www.blogceo.org.pl. To jest w ogóle nowa nasza strona internetowa, która właśnie ma zbierać różne artykuły, takie eksperty, jakieś inspiracje z różnych tematów i obszarów tematycznych, które można poruszać w szkole. Jeżeli chodzi o ten konkretny artykuł, to napisała go Małgosia Leszko, która jest trenerką antydyskryminacyjną i zajmuje się w CEO prowadzeniem właśnie programów dotyczących mowy nienawiści, ale też wolontariatu szkolnego. No i w tym konkretnym artykule znajdziecie praktyczne porady i propozycje takich gotowych materiałów edukacyjnych. Jest to zebrane w 5-6 krokach, takie właśnie najważniejsze tipy, jak teraz można podjąć ten temat. No i przede wszystkim tak przeprowadź lekcję dotyczącą mowy nienawiści, korzystając z tam udostępnionych i polecanych materiałów CEO, między innymi z tego scenariusza Nienawiść jest jak fala. Przede wszystkim nauczyciel też na zajęciach powinien tak właśnie wzmacniać dzieci i młodzież w tym, żeby reagowały na mowę nienawiści. Reaguj właśnie w sytuacjach, kiedy na Twoich lekcjach, na Twoich przedmiotach czy na przerwach lekcyjnych słyszysz jakieś nienawistne komentarze, jakieś stereotypowe myślenie czy uprzedzenia, więc warto na pewno reagować. No i też taka generalna zasada i jakaś taka rekomendacja, żeby właśnie te nasze działania właśnie wokół przeciwdziałania mowie nienawiści nie miały takiego charakteru tylko i wyłącznie interwencyjnego, ale i takiego doraźnego, ale też żeby pracować właśnie na wartościach i na postawach, więc warto brać takie trudne, kontrowersyjne, wymagające tematy na warsztat i szukać w szkole, w klasie, na naszych lekcjach takiej przestrzeni do prowadzenia z młodzieżą takiej dobrej rozmowy w atmosferze wzajemnego szacunku, z taką możliwością właśnie poznawania różnych perspektyw, różnych punktów widzenia, czyli dokładnie to, o czym w swojej prezentacji mówiła Marina. Więc zachęcam do odwiedzenia blogu CEO, blogceo.org.pl. Jeżeli chodzi o takie propozycje CEO do zaangażowania się w jakąś taką akcję, inicjatywę na temat właśnie przeciwdziałania mowie nienawiści, to zachęcam do włączenia się do akcji Szkoła Wolna od Nienawiści. To jest akcja, o której publicznie mówimy dzisiaj po raz pierwszy.
Więc jesteście tutaj w bardzo uprzywilejowanej sytuacji i bardzo się cieszę, że mogę podczas webinarium powiedzieć o tej akcji. To jest akcja, którą przygotowujemy dla szkół, dla dzieci, młodzieży, dla nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy szkolnych i będziemy zachęcać do przeprowadzenia akcji w szkole, takiego dnia przeciw nienawiści. I na stronie szkołatolerancji.org.pl znajdziecie zasoby materiałów edukacyjnych do wykorzystania do tego, żeby przeprowadzić i zrealizować taką akcję w szkole. I celem tej akcji ma być właśnie włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, która ma na celu właśnie zwiększenie świadomości problemu w szkole, ale też taka próba zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec właśnie nienawiści, hejtowania, dyskryminacji czy uprzedzeń na różnym polu, więc gorąco zachęcam do śledzenia tych informacji o tej akcji. To jest akcja ogólnopolska. Każda szkoła będzie mogła wziąć udział i rekrutacja do akcji zacznie się na początku lutego i potrwa do 18 lutego i taka akcja miałaby być przeprowadzona do końca kwietnia. No i oczywiście na stronie Szkoła Tolerancji będziemy udostępniać kolejne takie szczegółowe informacje o tej akcji i będziemy zachęcać właśnie nauczycieli, nauczycielki do tego, żeby się razem z młodzieżą zaangażowali i będziemy po prostu krok po kroku polecać na stronie internetowej kolejne propozycje i zachęcać do tego właśnie, żeby razem w grupie wybrać jakąś formułę wydarzenia, może to być happening, warsztaty, przedstawienie teatralne, gra terenowa, w ramach której właśnie społeczność szkoła będzie mogła zamanifestować przeciwko nienawiści. Więc akcja Szkoła Wolna od Nienawiści wydarzy się w szkołach do końca kwietnia, więc gorąco zachęcamy. Jeżeli chodzi o takie o propozycje takiego długofalowego wsparcia nauczycieli, nauczycielek w prowadzeniu właśnie zajęć, lekcji na trudne, kontrowersyjne tematy w szkole, no to taka propozycja na już, to będziemy w lutym rekrutować do dwóch programów uwzględniających ten temat właśnie rozmawiania, prowadzenia dialogu na wymagające tematy, trudne i będziemy rekrutować do Rozmawiajmy o Uchodźcach, Klub Dobrej Rozmowy. To jest tytuł ogólnopolskiego projektu, w ramach którego szkolimy nauczycieli, nauczycielki w ramach kursu internetowego, ale też szkoleń stacjonarnych i wspieramy w poruszaniu właśnie tematu współczesnych migracji, zjawiska uchodźstwa z dziećmi i młodzieżą na zajęciach przedmiotowych, ale też na godzinach wychowawczych i chcemy uczyć właśnie wymiany opinii, argumentowania, poznawania różnych perspektyw, różnych punktów widzenia, przyglądania się zjawisku z różnych stron. No i też staramy się w tym programie właśnie szkolić nauczycieli po to, aby w swoich szkołach, w swoich środowiskach szkolnych prowadzili z młodzieżą takie rozmowy właśnie polegające na wymianie opinii, argumentowania i słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach. No i też tutaj nie chcemy właśnie narzucać jakichś gotowych rozwiązań, tylko uczyć tego dialogu i rozmawiania też tego, o czym mówiła Malina. No i na stronie migracje.co.org.pl jest też zestaw scenariuszy, wskazówek, inspiracji, jak pracować z emocjami, jak na trudne reakcje się przygotować, jak reagować na uprzedzenia, więc to też w temacie przeciwdziałania mowie nienawiści może się przydać. Więc zachęcam do rekrutacji. Wszystkie newsy o programach i o nowych rekrutacjach znajdują się na
stronie co.org.pl w zakładce rekrutacja, więc gorąco zachęcam do śledzenia. No i drugim takim naprawdę świetny materiał napisał Paweł, bardzo się dziękuję i polecam. Drugim takim programem, do którego będziemy rekrutować, który też jakby uwzględnia temat reagowania na nienawiść, ale też właśnie prowadzenia takiego równościowego dialogu, to jest program Taki Ogólnopolski w Świat z Klasą. I on dotyczy włączania zagadnień globalnych, takich jak migracje, równość płci, zmiana klimatu, zrównoważony rozwój do zajęć przedmiotowych właśnie w szkole podstawowej i w gimnazjum. I w tym semestrze od marca do czerwca zapraszamy nauczycieli języka polskiego i geografii do udziału w kursie internetowym i do udziału w szkoleniach stacjonarnych z tego tematu, więc gorąco zachęcam. I też scenariusze takie przedmiotowe w tym temacie, ale też takie właśnie dotyczące tych tematów właśnie równości płci, zmiany klimatu, migracji do uwzględnienia na godzinie wychowawczej są na stronie globalna.co.org.pl, więc gorąco zachęcam. I tak jeszcze bardzo krótko powiem o slajdzie i oddaję Tobie, Malina, głos, jeżeli będą jakieś jeszcze pytania. Na zakończenie jeszcze powiem właśnie o dwóch propozycjach CO. Po pierwsze, jesteśmy też gotowi zorganizować współpracę z Państwa szkołą, czy też z prezydentami Państwa miast, czy właśnie z władzami terytorialnymi, takie wsparcie długofalowe właśnie w postaci szkoleń dla nauczycieli, dla kadry pedagogicznej właśnie w obszarze tematycznym przeciwdziałania mowie nienawiści. W taki sposób, żeby właśnie kadra nauczycielska mogła zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy, które wpływają na powstawanie mowy nienawiści, na takie dyskryminujące zachowania. I oprócz tego też jesteśmy gotowi stworzyć taki program długofalowy dla Państwa szyt na miarę właśnie Państwa szkół w mieście czy w regionie. No i tutaj już mówimy właśnie o serii kilku szkoleń, o kursach internetowych dla nauczycieli czy dla uczniów, o stworzeniu jakichś specjalnych materiałów edukacyjnych w taki sposób, żeby to było dostosowane do lokalnego kontekstu. I właśnie w sprawie wycen takich szkoleń już i programów szytych na miarę, to zapraszam do kontaktu na maila tutaj podanego współpraca.co.org.pl. I tak, no i przede wszystkim do śledzenia naszych stron internetowych, no i do korzystania z tych materiałów polecanych na blogu CEO. Bardzo mało czasu i nie powiedziałam o wszystkim, ale wydaje mi się, że mogą być jeszcze jakieś pytania, więc warto wykorzystać jeszcze obecność Maliny i jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, jakąś propozycję, to można śmiało pisać na czacie, a my z Maliną będziemy się starać odpowiadać. Tak, a ja jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co powiedziała Julia, że będziemy wdzięczni za wyrozumiałość, jeżeli chodzi o naszą stronę Szkoły Tolerancji, ponieważ tam wkładamy na bieżąco materiały. Może być tak, że nie wszystkich materiałów tam będą od razu, ale to, co najważniejsze, czyli ten scenariusz, o którym mówiła Julia, który rzeczywiście jest bardzo fajny, ale taki mocniej jakby w stronę właśnie rozmawiania o mowie nienawiści, o definicji, ale też o tym, jak to jest doświadczać. Tam jest taka świetna część z wywiadem, Joanna Grabarczyk opowiada o swoim doświadczeniu, jak stała się celem mowy nienawiści. Więc tak, więc z taką prośbą o cierpliwość i o to, żeby zaglądać tam regularnie na tą stronę, bo te wszystkie materiały się będą pojawiać. I tak jak też mówiłyśmy... I jeszcze ważne też jest
to, że nagranie z tego webinarium razem z prezentacją, którą dzisiaj wykorzystałyśmy z Maliną, będzie dostępne na stronie Szkoła Tolerancji. Będziemy też o tym pisać na Facebooku CEO, żeby dotrzeć właśnie do jak największej liczby nauczycieli i nauczycielek właśnie z tymi materiałami, które dzisiaj przygotowałyśmy, więc wszystko tak będzie zebrane w jedno miejsce i będzie można korzystać. Tak, ja też wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo jestem naprawdę, tym już mówiłam na początku, poruszona, że jest Was tyle. To dziewczynom przed rozpoczęciem webinarium mówiłam, że na ostatnim webinarium, które prowadziłam tuż przed samymi wakacjami, były dwie osoby, więc czuję taką duży powiew świeżości i tego, że była to zupełnie nowa i sytuacja dla mnie. Więc bardzo, bardzo za to dziękuję. Jak tutaj patrzę na pytania, ale widzę, że pytań nie ma, raczej podziękowania. Tak, ja też bardzo dziękuję. I naprawdę tak jeszcze tak już osobiście się podzielę tym, że bardzo mi zależało na tym, żeby to, o czym będę ci mówić, czy te ćwiczenia właśnie były bardzo proste i takie do użycia od razu, ale które jakoś poruszają sedno tej sprawy i właśnie odnoszą się odnoszą się do tego tematu, ale też mogą być takim rozpoczęciem w ogóle dłuższej rozmowy i dłuższej pracy. Ja wiem, że wiele z Was pracuje z tymi tematami już od dawna, dlatego mamy bardziej zaawansowane może też materiały, o których mówiła Julia, ale jeżeli dopiero zaczynacie, no to też jest taki moment, że można po prostu sobie popróbować z jednym czy dwóch ćwiczeń, z jednym czy dwóch ćwiczeń skorzystać. Więc do tego zachęcamy i bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Oczywiście, że można je modyfikować w zależności od wieku. Myślę, tak, mam takie wrażenie, że naszą rolą jest też zaczynanie jak najwcześniej rozmawianie o takich rzeczach, o różnorodności, o tym, że jesteśmy różni i że naprawdę możemy to uważać za zysk, a nie traktować jako przeszkodę, więc zachęcam też, żeby pracować z najmłodszymi oczywiście. Jeszcze tak popatrzę w okienko, czy jeszcze się pojawiają jakieś pytania, ale widzę, że raczej już jesteśmy na tym etapie procesu, że się żegnamy i dziękujemy, więc ja też jakoś jest mi do tego blisko. Rzeczywiście nasze spotkanie wypełniłyśmy po każdą sekundę, bo dokładnie tak. Już wybija 19, więc bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy i tak, mamy nadzieję na pozostanie w kontakcie i zachęcam do śledzenia też profilu CEO na Facebooku. To też wrzucimy informacje o nagraniu z webinarium dzisiejszym i o kolejnych materiałach, które zbieramy na stronę Szkoła Tolerancji do wykorzystania jak najbardziej. Kiedy następne szkolenia? Dobre pytanie. Dobre pytanie, ja jadę na ferię za 2 dni, więc może tak, no, na pewno z nowym semestrem. Czyli od początku lutego zaczynamy z kolejną edycją tego projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Tutaj mam przed sobą taką publikację dla młodzieży, która powstała w ramach tego projektu. I to jest bezpłatny projekt, bezpłatny kurs, bezpłatne szkolenie stacjonarne, więc gorąco zachęcam. No i też przede wszystkim do włączenia się do tej akcji Szkoła Wolna od Nienawiści, to ogólnopolska akcja, więc też bezpłatny udział. Będą materiały zebrane na stronie internetowej. Planujemy też przygotować taki otwarty kurs internetowy dla młodzieży właśnie o tym, czym jest nienawiść i jak jej przeciwdziałać, więc też będzie taka mapa na stronie CEO, na której szkoły będą mogły się logować, rejestrować i wysyłać też swoje relacje z przygotowań do akcji, do wydarzenia i też promować swoje działania, swoje lekcje, swoje zajęcia w tym temacie, więc
Tak, no trochę przed nami wszystkimi, więc pozostajemy w kontakcie. Tak, informacje właśnie na pewno będą wysłane w mailach. Też ktoś się pytał, ile nas było. Ja tu widzę, że było w takim szczytowym momencie 104 osoby. Tak więc rekord, mam nadzieję, że jakiś. No dobrze, to żegnamy się w takim razie. To bardzo dziękujemy i dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru i dobrych działań w szkole. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.